I taka odprawa zawodników będzie odbywać się przed... Instruktaż się skończył i cała plejada zawodniczek znika nam za zębem. Zajęcie drugiego czy trzeciego, pierwszego miejsca nie jest tak ważne, żeby po prostu wystartować. Pociągnąć w jak najlepszej kondycji do mety, no ale i po kolei zawodnicy dobiegają. Dobrze, że to odmuchamy. Tu się końcu ustawiamy w kolejce, tak żeby, ale przechodzimy, żeby nie tarasować, żeby wszyscy byli też zapisani. I tu mamy zawodniczkę z numerem, duże brawa, 261. Kochanie, to cię wyprzedzą, ostatnie metry. Daj z siebie wszystko, świetnie. Jesteś pierwsza, 261. Drugi numer 171 i trzeci 427. Oj, zmęczone dziewczyny. Czekamy na was dziewczyny tutaj na mecie. Duże brawa, dziękuję państwu bardzo za te brawa. Jeszcze nie ma mowy w trasie miejskiej, to znaczy, że jeszcze będzie miejski bardzo kilka na trasie. Pewnie łatwo nie było, ale... Ale cierpiły na ostatnią zawodniczkę. Wasza trasa jest dłuższa niż dziewczyn i inna. Piękniejsza. Teraz tak, zbiegacie tutaj, skręcacie w prawo. Tam, ja to w prawo. Zaraz, no już patrzę, dobrze. I biegniesz w prawo. Ulicą Farną, Świętego Wojciecha, Poniatowskiego, tam z tyłu. Dobrze? Ręka podniesiona do góry i... I dobiegamy do mety, dobiegamy panowie. Tutaj jest duża wola. Ręka w górze i wystartowali. Wystartowali, nadmienię, że jest to kategoria. Już witamy pierwszego zawodnika Niemca. Tak jest, można to wpływać, nie ma problemu. Tu! Tak, wygrałem! Tu, jeszcze na metę. Tak jest, w tym kierunku jest meta. Proszę bardzo. Będziemy mogli podziwiać młodzi zawodnicy, pewnie będą mogli się uczyć
Panowie się na górę i wystartowali. To dzięki takiej osób starczy, jak kategorie drugie zdanie. Proszę, proszę się, drugie zdanie. Tak wspaniałą rocznicę, na przypomnę 93. rocznica zyskania przez nasz kraj niepodległość. Nawet nie, nie, ja z tej odległości nie widzę, to jest 441. 90. Duże brawa dla Pani. Dziękujemy bardzo serdecznie, dotarła Pani do końca 9. biegu niepodległości Saros 2011. No, nie ma na razie, nie ma. 31.308. Nie ma takich zawodników, no to do kieszeni. I mamy dwa następne. 328. Zawodnik z numerem 328. Jeszcze? Tak, proszę bardzo. Jeszcze raz sobie pozwolę zabrać głos. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udział. Chciałem podziękować panu dyrektorowi Kowalczykowi i wszystkim współpracownikom, bo to jest masa przygotowań, masa pracy. Pan dyrektor podpowiada, także mieliśmy wolontariuszy. Także dziękuję wszystkim tym, którzy pomogli nam organizować to święto. Zapraszam serdecznie za rok. Dziękuję bardzo. A jeszcze przy okazji powiem, że w czwartek mamy Święto Niepodległości, takie oficjalne. O 18:00 msza święta, o 19:00 jest apel poległych. Serdecznie wszystkich zapraszam.